Witam w części trzeciej Ach-Kusza Maj 2021. Dziś zadania 21 do 28. Zadanie 21. Punkty A, B, C i D leżą na okręgu o środku S. Miary kątów SBC, BCD, CDA są równe odpowiednio SBC 60 stopni, BCD 110 i CDA 90, tak jak widzimy na rysunku. I wynika stąd, że kąt alfa DAS jest równy. Zaczynamy od poprowadzenia sobie tutaj promienia. Tu mamy wtedy promień. I wynika stąd, że trójkąt ten jest równoramienny, bo mamy takie same dwa boki. Czyli jeśli jest on równoramienny, to wtedy musi mieć równe kąty przy podstawie. Tu mamy przy podstawie 60, zatem ten kąt musi mieć też 60. Czyli ten kąt ma 60 stopni. A to z kolei nam mówi o tym, że ten przy S, przy punkcie S również musi być 60 i mamy teraz trójkąt równoboczny. Jeśli tutaj mamy 60 stopni, łącznie mieliśmy 110, czyli ten musi mieć wtedy stopni 50. Mamy teraz tu 50, tu 90, więc musimy wyliczyć sobie kąt alfa, a kąt alfa to będzie 180 stopni, odjąć 50 stopni, odjąć 90 i jest równy alfa, czyli alfa jest równy 40 stopni, czyli mamy odpowiedź D. Zadanie 22. W równoległo boku ABCD przedstawiony na rysunku kąt alfa ma miarę 70 stopni. Wtedy kąt beta ma miarę. Szukamy, ile mamy betę. Tu, jeśli ten kąt jest prosty, zatem ten tutaj też musi być prosty. Jeśli ten jest prosty, ten ma 70, to ten kąt tutaj ma 180, odjąć 90 i odjąć 70, czyli 20. Jeśli ten kąt ma 70, to ten przy C również musi mieć 70, bo mamy równoległobok. I tak samo, tu mamy 70, tu mamy 90, czyli ten musi mieć 20 stopni. Korzystając z własności równoległoboku, na jednej stronie powinniśmy mieć 180 stopni. Zatem jeśli tu mamy 70 stopni, to tu przy D mamy 110. I tak samo wtedy tutaj przy boku B, przy wierzchołku B, musimy mieć łącznie 110 stopni. Zatem beta będzie 110 stopni, odjąć 20 i odjąć 20, czyli odjąć 40 stopni. Czyli 110 odjąć 40, jest to stopni 70. Odpowiedź B. Zadanie 23. W każdym n kącie wypukłym, gdzie n jest większe bądź równe 3, liczba przekątnych jest równa n razy n minus 3 na 2. Wielokątem wypukłym, w którym liczba przekątnych jest o 25 większa od liczby boków, jest równa. I teraz szukamy takiego wielokąta. Sprawdzamy po kolei wszystkie odpowiedzi. Czyli odpowiedź A. Mamy siedmiokąt, czyli w miejsce n-a wstawiamy 7. Wtedy liczba przekątnych jest równa 7 razy 7 minus 3 na 2, czyli 7 razy 4 na 2, czyli 14. Szukamy wielokąta, w którym liczba przekątnych jest o 25 większa od liczby boków. Tu boków mamy 7, przekątnych 14, więc to nie jest o 25 więcej.
Sprawdzamy kolejny przykład, czyli dziesięciokąt. Wtedy liczba przekątnych jest równa 10 razy 10 minus 3 na 2. Tu sobie możemy już uprościć, skracając przez 2 i mamy 5 razy 7, czyli 35. Boków mamy 10, przekątnych mamy 35, zatem widzimy, że 35 odjąć 10 to jest 25. Czyli mamy, że w dziesięciokącie liczba przekątnych jest o 25 większa. Czyli prawidłową odpowiedzią jest odpowiedź B. Sprawdźmy sobie jeszcze pozostałe odpowiedzi. Mamy dwunastokąt, czyli za n wstawiamy 12. Tu mamy 54 przekątne. 54 odjąć 12 to jest 42, czyli to nie jest o 25 większe, czyli odpowiedź jest błędna. I sprawdźmy 15-kąt. Przekątne wtedy będzie 15 razy 12 na 2, czyli 90, a 90 odjąć 15 jest też różne niż 25. Zatem jedyną słuszną odpowiedzią jest odpowiedź B. Zadanie 24. Pole figury F1 złożonej z dwóch stycznych zewnętrznie kół o promieniach 1 i 3 jest równe polu figury F2 złożonej z dwóch stycznie zewnętrznie kół o promieniach R. Długość promienia R jest wtedy równa. W tym zadaniu musimy najpierw zacząć od policzenia pola. Czyli pole figury pierwszej to będzie pole małego kółeczka, dodać pole dużego kółeczka. Pole koła to pi r kwadrat. Zatem z pierwszego kółeczka mamy pi razy 1 do kwadratu, dodać pi razy 3 do kwadratu. Czyli mamy pi plus 9pi, czyli mamy 10pi. To jest pole pierwszej figury złożonej z tych dwóch kółek. Natomiast pole drugiej figury to będzie pi razy r do kwadratu, to jest jedna kulka i druga jest identyczna, czyli mnożymy jeszcze przez 2. Mamy w treści zadania, że te pola muszą być sobie równe. Zatem 2 pi r kwadrat, czyli drugie pole drugiej figury, musi być równe 10pi. Zaliczamy promień, czyli najpierw dzielimy sobie przez 2pi, otrzymujemy, że r kwadrat jest równy 5, wyliczamy promień, czyli r będzie pierwiastek z 5. Jest to odpowiedź C. Zadanie 25. Punkt A, 3 minus 5, jest wierzchołkiem kwadratu ABCD, a punkt M, 1, 3 jest punktem przecięcia się przekątnych tego kwadratu. Wynika stąd, że pole tego kwadratu jest równe. Naszkicujmy sobie, jak wygląda sytuacja na układzie współrzędnych. Mamy punkt A, jest 3 i minus 5. Tu mamy punkt A. Punkt M to 1 i 3. Punkt M jest punktem przecięcia się przekątnych tego kwadratu. Zatem tu mamy przekątną. Musimy policzyć sobie pole kwadratu. Pole kwadratu to jest, wiadomo, A kwadrat. Natomiast my tu mamy podane tylko kawałek przekątnej. To jest punkt przecięcia się przekątnych tego kwadratu. Zatem ta przekątna idzie drugie tyle jeszcze w tą stronę. Tu mamy jakiś punkt C. Przekątne w kwadracie przecinają się pod kątem prostym. Zatem powinniśmy mieć wtedy tutaj. I mamy
tu jakiś kwadrat. Odcinek AM, tak jak powiedzieliśmy, to jest, tak jak tutaj zresztą mamy w treści zadania, jest punktem przecięcia się przekątnych, zatem to jest połowa przekątnej, a przekątna w kwadracie to jest A pierwiastek z dwóch. Policzmy sobie długość odcinka AM. W tablicach możemy znaleźć ten wzór, jak policzyć sobie długość odcinka, gdzie mamy podane dwa punkty. Jest to pierwiastek XB odjąć XA, czyli x-owa współrzędna drugiej liczby, czyli 1 minus 3 do kwadratu, dodać. I tu mamy y-owe współrzędne, czyli 3 odjąć minus 5, czyli dodać 5 do kwadratu. Mamy, że AM jest równe pierwiastek 1 minus 3 to jest minus 2 do kwadratu. Mamy 4. 3 dodać 5 to jest 8 do kwadratu 64. Czyli długość AM jest pierwiastek z 68. Pierwiastek z 68 to jest nic innego jak 2 pierwiastki z 17. Jak liczymy pierwiastek z 68, jeśli nie znamy wartości? Rozkładamy sobie liczbę 68 na czynniki pierwsze, czyli na najprostsze liczby. I wtedy patrzymy, gdzie, jak mamy pierwiastek kwadratowy, gdzie dwukrotnie nam się powtarza liczba. Wtedy z tego mamy 2, z tego nie wyciągniemy pierwiastka, bo jest tylko 1, zostaje pierwiastek z 17. Zatem mamy 2 pierwiastki z 17. I wiemy, że ta przekątna jest 1 drugą. A pierwiastka z dwóch. Czyli sobie porównujemy te dwie wartości. Pomnóżmy sobie najpierw przez 2. Mamy A pierwiastek z dwóch. Jest 4 pierwiastki z 17. Podzielmy przez pierwiastek z dwóch, żeby się pozbyć tej wartości przy A. I mamy 4 pierwiastki z 17 przez pierwiastek z dwóch. Musimy usunąć niewymierność z mianownika, zatem dzielimy i mnożymy przez pierwiastek z 2. Tu mamy 4 pierwiastki z 34. 2 razy pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 2 jest 2. Skracamy i otrzymujemy, że A jest równe 2 pierwiastki z 34. Chcieliśmy tutaj policzyć pole tego kwadratu. Pole jest to A do kwadratu, zatem 2 pierwiastki z 34 do potęgi drugiej. Otrzymujemy, że pole jest równe 4 razy 34, czyli 136. I jest to odpowiedź B. Zadanie 26. Z wierzchołka sześcianu ABCDEFGH losujemy jednocześnie dwa różne wierzchołki. Prawdopodobieństwo tego, że wierzchołki te będą końcami przekątnej sześcianu, jest równe. Możemy sobie to zobrazować, czyli rysujemy sobie sześcian. Mamy cztery wierzchołki na górze, cztery na dole, czyli teraz sprawdzamy, co będzie naszą mocą omegi. Najpierw losujemy jeden wierzchołek. To jeden spośród ośmiu, czyli mamy możliwości 8. Następnie odrzucamy ten jeden, który już wylosowaliśmy, więc w następnym losowaniu zostaje nam tylko 7 możliwości, czyli łącznie mamy 56 możliwości. Teraz patrzymy, jakie mamy możliwości w zbiorze A. Tu sobie opiszmy ABCD EFGH. Losujemy je dwa wierzchołki tak, że mamy przekątną, że wierzchołki będą końcami przekątnej tego sześcianu. I więc jakie mamy możliwości? Przekątną na przykład możemy mieć tak. Bierzemy tutaj, czyli wierzchołek z górnej części i przeciwny wierzchołek z dolnej. Czyli możliwości mamy takie. HB, później kolejną możliwością
możemy odwrotnie wylosować, czyli BH. Przechodzimy do kolejnego wierzchołka i tutaj mamy GA i tak samo w drugą stronę, czyli AG. Z wierzchołka F możemy zrobić przekątną do D, czyli mamy FD i DF. I z wierzchołka E mamy EC i CE. Mamy łącznie 8 możliwości. Prawdopodobieństwo liczymy moc A przez moc omegi. Czyli mamy 8 przez 56. Skracamy przez 8, mamy 1/7. 1/7 jest to odpowiedź A. Zadanie 27. Wszystkich liczb naturalnych trzycyfrowych większych od 700, w którym każda cyfra należy do zbioru 1, 2, 3, 7, 8, 9 i żadna cyfra się nie powtarza, jest. Ile mamy takich możliwości? Mamy, zróbmy sobie 3 pojemniczki i w każdym będziemy mieć dane liczby. Liczba musi być większa od 700, zatem na pierwszym miejscu możemy postawić tylko cyfry 7, 8 bądź 9, czyli mamy możliwości 3. W następnym miejscu może stać dowolna liczba. Mamy łącznie 6 cyfr, ale nie mogą się cyfry powtarzać, zatem z tych 6 cyfr wzięliśmy już jedną na początek, więc zostaje nam możliwości 5. I tak samo w ostatnim miejscu również może stać dowolna liczba, czyli dowolna z tych 6, ale 2 zabraliśmy już tutaj, czyli z 6 możliwości zostają nam już tylko 4. I rozwiązaniem tego równania jest wymnożenie tych wartości. 3 razy 5 razy 4. Jest to 60, czyli mamy odpowiedź B. Zadanie 28. Sześciowyrazowy ciąg liczbowy 1, 2, 2, x, x plus 2, 5, 6 jest niemalejący. Mediana wyrazów tego ciągu jest równa 4. Wynika stąd, że x jest równy. Co to jest mediana? Mediana jest to środkowa liczba. Czyli jeśli mamy nieparzystą liczbę wyrazów, to wtedy mediana jest środkową liczbą. Natomiast jeśli mamy parzystą liczbę, to mediana jest średnią tych dwóch liczb. Liczby oczywiście muszą być uporządkowane, tak jak widzimy, jak mamy w tablicach. Czyli naszymi dwoma środkowymi jest 2x i x plus 2. Czyli musimy policzyć tak naprawdę średnią tych dwóch liczb. Czyli mamy 2x, dodać x plus 2 przez 2 i mediana jest równa 4. Liczymy sobie z tego x. Najpierw mnożymy przez 2. Mamy tutaj łącznie 3x plus 2 jest równe 8. 3x jest równe 6, dzielmy na 3, zatem x jest równy 2. Jest to odpowiedź C. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do obejrzenia ostatniej części z zadaniami otwartymi z Achkusza Maj 2021.